Hej, witaj serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będziemy rozpakowywać moją walizkę z Polski. Po miesięcznym pobycie w Polsce wróciłam do Nowego Jorku i dzisiaj odpowiem na jedno z najczęściej zadawanych pytań na różnych forach internetowych, mianowicie co takiego Polonia przywozi z Polski do USA? Co warto przywieźć ze względów ekonomicznych, albo na przykład nie ma tych rzeczy tutaj, albo jesteśmy do nich tak przyzwyczajeni, że nie wyobrażamy sobie bez nich życia. Polka w Ameryce. To jest naprawdę zaskakujące, ale to pytanie faktycznie pojawia się na różnych forach internetowych i tam babeczki, faceci się wypowiadają, co takiego przywożą z Polski do Stanów Zjednoczonych, jak tutaj mieszkają. I są to różne rzeczy, w zależności od tego, czy chcemy na przykład zaoszczędzić, są też takie rzeczy, które są po prostu tak tanie w Polsce, że aż nie wypada nie kupić sobie kilku opakowań i przywieźć z powrotem do Stanów, ja tak też robię. Są też na przykład rzeczy, które ciężko spotkać tutaj w Stanach Zjednoczonych, w zależności też od tego, w jakim stanie się mieszka. Dla mnie głównie skupienie jest na pieniążkach, ponieważ mieszkam w Nowym Jorku, mam niedaleko Greenpoint, jak chcę zawsze mogę sobie pojechać do polskiej dzielnicy i tam znajdę większość z tych rzeczy, które ludzie właśnie mówią, że przywożą z powrotem do USA, bo tu nie można znaleźć. W polskiej dzielnicy znajdziesz większość takich rzeczy, natomiast Nowy Jork jest bardzo drogi, więc to jest różnica między mną a taką osobą, która mieszka na przykład w Oklahomie. Ona przywiezie takie rzeczy bardziej takie, których nie może dostać tam. Ja przywiozę te rzeczy, które tu są bardzo drogie, a w Polsce są tanie. Głupi pierwszy przykład, pierwsza rzecz, którą widzę, dosyć głupi przykład, ale przywożę zawsze waciki. Tutaj w Nowym Jorku jedno takie opakowanie wacików, takie jedno, kosztuje około 4 dolarów, czyli to jest jakieś 16 zł. A w Polsce za takie jedno opakowanie zapłacisz może 4 zł, także już jest różnica 1 dolar versus 4 dolary. A przy okazji, jak też kupuję jakieś takie rzeczy, na przykład szklane albo coś, co może się zepsuć, to jest świetna amortyzacja, bo one są miękkie. Także mogę układać po prostu to wokół jakichś takich rzeczy, które są bardziej takie, że mogą się na przykład uszkodzić. Więc na pewno zaliczam waciki do takich rzeczy, które zawsze kupuję w Polsce, a to dlatego, że jest o wiele, wiele taniej i to nic nie waży, a wiadomo, że i tak to będę z tego korzystać, potrzebuję tego produktu. Plus jakość tak naprawdę takiego na przykład klinika jest bardzo dobra w porównaniu z tą jakością, jaką bym dostała na przykład za takie waciki tutaj za 1 dolara, w jakimś takim sklepie typu wszystko za 1 dolara. Jasne, da się kupić waciki za 1 dolara, ale to nie jest ta sama jakość, którą mają te same waciki za dolara też, ale w Polsce. To, co się często pojawia, to książki. Zrozumiałe jest to, że za granicą ciężko zdobyć polskie książki. Czy to książki na przykład dla dzieci, jak się ma dziecko za granicą, jest się Polakiem i chce się właśnie czytać bajeczki na przykład po polsku, czy tam różne książki w języku polskim. Także mi też się zdarza przywozić książki. Tym razem akurat nie kupiłam żadnych książek, bo zaczęłam korzystać z Kindla, także na Kindlu mogę sobie kupować w każdym momencie także i polskie wydawnictwa. Po polsku książki. Kolejna rzecz, która jest ważna, którą zawsze przywożę i nie tylko ze względu na cenę, ale bardziej na to, że jestem już do tego przyzwyczajona. Mianowicie polskie leki. Miałam odcinek o aptekach oddzielny, natomiast w skrócie Wam powiem, że przynajmniej w Nowym Jorku te apteki są bardzo drogie i leki tak no, od 7, 8, 10 dolarów wzwyż. Natomiast w Polsce zawsze się coś znajdzie poniżej tam powiedzmy 20 zł, więc ja zawsze z jakimiś tam lekami przyjeżdżam na przykład na ból gardła, na ból brzucha, na ból głowy. Takie proste lekarstwa, które wiem, że mogą mi się zawsze przydać, długi termin ważności i nie ma problemu z tym, żeby je przewieźć. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy chce się przewieźć jedzenie. Ponieważ nie wolno przewozić świeżego, nieprzetworzonego jedzenia, typu właśnie mięso albo ser, nie można przywieźć żadnego nasion, nie można przywozić,
owoców, warzyw, żadnego świeżego jabłka, banana. Jak wam został z trasy jakiś banan czy coś z samolotu, to trzeba wyrzucić, bo może być problem. Mnie na przykład zobaczył, ja dostaję specjalne jedzenie w samolocie bezglutenowe, bo tak sobie zawsze zamawiam. I w śniadaniu bezglutenowym dali mi jabłko. No ale nie chciałam jeść tego jabłka, bo było jabłko i muffinka. Zjadłam muffinkę i jabłko sobie przyniosłam i przez to miałam problem, bo zobaczył strażnik, straż graniczna na wejściu, że mam jabłko i kazali mi je wyrzucić i w ogóle musiałam przejść przez papierologię, bo po prostu nie wolno przywozić takich świeżych rzeczy. Otwierali mi walizkę i tak dalej. Także to też są nieciekawe przeboje. Natomiast to, co zawsze, za każdym razem przywożę, to są dwie rzeczy. Po pierwsze herbaty i to nawet nie tylko o to chodzi, że herbaty są w Polsce tańsze, bo tak, są tańsze, ale też jest większy wybór, ciekawszy wybór, jeśli chodzi o smaki i o działanie tej herbaty, bo są na przykład też herbatki lecznicze, na przykład melisę bardzo lubię, która pomaga w zasypianiu, lubię różne owocowe herbaty zielone i takich rzeczy tutaj, no nie zawsze łatwo znaleźć takie rzeczy, bo to nie jest jakby takie amerykańskie, żeby sobie pić smakowe herbaty, oni tego tutaj tak do końca nie robią. Natomiast to, co zawsze, zawsze przywożę z Polski, to jest naturalny miód. Najlepiej od jakiegoś, prosto od jakiegoś pszczelarza albo z jakiegoś miejsca, gdzie się zna, gdzie dobre sprzedają naturalne miody, nie w supermarkecie. Także to dla mnie to jest po prostu rewelacja, żeby sobie właśnie taki miód zawsze przywieźć. Zawsze to pakuję oczywiście, jak się miód kiedyś mi, nigdy jeszcze się nie zdarzyło na szczęście, jak już tak latam 7 lat w tej wewte, ale jak mi się kiedyś miód rozwali w walizce, to będzie chyba najsmutniejszy dzień, bo już sobie wyobrażam, jak wszystko będzie takie oblepione. Natomiast zawsze zawijam to w jakąś bluzę, najpierw woreczek foliowy, później jeszcze w jakąś bluzę, żeby było miękko z każdej strony, wtedy nic się nie dzieje i już tak 7 lat jeżdżę z tymi miodami. Jeszcze na internecie pisali, że przywożą często suszone grzyby i przyprawy. A to dlatego, że jesteśmy po prostu przyzwyczajeni do swojego, no i czasami no nie ma to jak polskie, no po prostu, czasami nie ma to jak polskie. Dla przykładu, na przykład przywiozłam sobie też konfiturę z malny z rozmarynem, ponieważ no jest to totalna hipsterska, widzimisiowa rzecz, której też ciężko tutaj będzie mi dostać w Stanach, a na pewno jej nie dostanę za $5, czyli tyle, ile kosztował ten naturalny drzemik konfiturka. Także tak, jedzenie wiozę, często jeszcze przywożę sobie pasztety, bo to już jest przetworzone, to nie jest świeże mięso. Bardzo lubię też polskie właśnie te pasztety. Także takie małe drobnostki, jakieś orzeszki można przewieźć, takie małe rzeczy można. Kolejna bardzo ważna rzecz i ciekawostka to są kosmetyki. Mianowicie kosmetyki w Polsce są o wiele tańsze. Mamy bardzo dobre polskie marki typu Ziaja czy Soraya. To są bardzo dobre produkty i zawsze sobie coś przywiozę. Teraz przywiozłam sobie Liren. Przywiozłam sobie właśnie, ciekawostka, przywiozłam sobie taki kremik do twarzy Neutrogeny. Neutrogena to jest amerykańska firma. I słuchajcie, ja za ten krem tutaj w Stanach Zjednoczonych, za taką małą buteleczkę, płacę około $18-20. Natomiast tam za ten sam krem amerykańskiej firmy zapłaciłam $6. No to jest olbrzymia różnica, zwłaszcza, że ten krem wyprodukowany w Stanach musiał polecieć do Polski, a i tak ma 3 razy niższą cenę. Jakieś naprawdę to są czasami absurdy, więc takie rzeczy, jak wiem, że wykorzystam typu właśnie ten peeling do twarzy, czy jakiś kremik, to sobie kupię. To samo jeśli chodzi o piankę na przykład do golenia. To nie są rzeczy, które dużo ważą, a to są rzeczy, do których jest się już przyzwyczajonych, jak się je stosowało w swoim wcześniejszym życiu. Dobre jakościowo, a po prostu o wiele, wiele tańsze. Także na pewno kosmetyki to jedna z ważniejszych rzeczy, częściej przewożonych przez tą granicę. Dalej to też się często pojawiało. Ja myślałam, że ja jestem jakaś dziwna. Myślałam, że tylko ja tak mam. Natomiast w tych odpowiedziach od Polonii wychodzi na to, że inni też tak robią. Mianowicie buty.
Nie wiem czemu, ale uwielbiam kupować buty w Polsce. Znaczy wiem czemu, lubię dlatego, że nie dość, że ceny są w porządku, to jeszcze lubię, że mamy inny trochę styl niż tutaj w Stanach. Jesteśmy tacy bardziej europejscy, a ja jestem taka właśnie trochę taka hipsterska. Widać nawet, mam dzisiaj strusia na sobie. Taki mam dosyć specyficzny, taki kolorowy, troszkę funky, troszkę hipsterski właśnie hippie styl. I podoba mi się to, że właśnie w Polsce jest tyle tych sklepów, po których można pochodzić, nawet Sedajśmany, CCC, ale i są Wojasy, Ryłko, Eko na przykład jest. Także lubię kupować buty w Polsce i też mówią, że ludzie właśnie na internecie, że internetowi ludzie mówią, że właśnie kupują ze względu na to, że skóra jest tańsza. Tym razem kupiłam sobie dwie pary butów, bo jakimś cudem zawsze sobie kupuję buty. Jedne kupiłam sobie płaskie, a drugie kupiłam sobie takie na jesień w Stanach. No i coś takiego tutaj, szczerze powiem, że takie butki tutaj w Stanach zwykłe kosztowałyby pewnie no $60 może w Nowym Jorku, może bym jakąś ofertę trafiła za 30 gdzieś, a tam po prostu w Polsce to jest o wiele tańsze, ale i wybór jest większy. I łatwiej jest mi też z rozmiarami, bo tu są inne rozmiary niż w Polsce, niż te, do których ja jestem przyzwyczajona. Tym razem też przywiozłam sobie Babingtona. Stwierdziłam, że tęsknię za graniem. To też jest bardzo lekkie, a dosłownie kosztowało mnie $10. Nawet nie sprawdzałam, ile Babington kosztowałby mnie w Nowym Jorku. Kupienie dwóch paletek i dwóch tych lotek, ale myślę, że byłoby to więcej niż $10. Także to kolejna rzecz. I tu kolejne kosmetyki, które przywożę, typu dezodorant i na przykład pasta do zębów. Ta pasta do zębów wrażliwych, dziąseł, Sensodyne. W Polsce kosztuje $3, a w Stanach między 8 a 12, w zależności od tego. Nie w Stanach, tylko w Nowym Jorku, to też muszę zaznaczać. Bo życie w Nowym Jorku versus życie w innych Stanach, w innych rejonach jest zupełnie inne. Jest chyba może 4, może 5 takich miast w całych Stanach Zjednoczonych, gdzie te ceny są zbliżone do Nowego Jorku, a reszta miejsc jest o wiele, wiele tańsza. Także tak, też pastę do zębów tam sobie kupuję, bo po prostu jest o wiele tańsza i to też nie jest coś, co waży dużo, to zawsze mogę przywieźć z powrotem. Rzecz, którą zapomniałam tym razem i aż jestem przerażona i zaskoczona i zdziwiona tym, że zapomniałam, polski alkohol. Wiem na pewno, że można przywieźć jeden karton papierosów, już nie palę papierosów, ale jak paliłam papierosy w przeszłości, to faktycznie przywoziłam sobie też papierosy w kartonach z Polski i można przywieźć jeden karton do Stanów i chyba też właśnie można przywieźć 1 litr alkoholu. I zawsze sobie woziłam, pamiętam, 2 połówki wódki, bo lubię soplicę pigwową albo orzechową, albo krupnik sobie, miód pitny sobie kupowałam w Polsce i przywoziłam. No ale teraz w sumie już palicho zapomniałam, to sobie po prostu pojadę na Greenpoint i kupię, bo ja mam to szczęście, że mam niedaleko polską dzielnicę. To, co mi się z kolei nie zdarza, co ludzie, o czym ludzie piszą też często, to są firanki i obrusy. Albo na przykład ta ceramika bolesławiecka. Mamy po prostu takie nasze polskie tradycyjne produkty, do których nie przywiązywana jest tak waga za granicą i które nie mają podobnego stylu za granicą. I otaczając się takimi produktami, mieszkając za granicą, czujemy się bardziej jak w domu, czujemy się bardziej zaznajomieni z tym nowym naszym miejscem zamieszkania, bardziej się w nim czujemy jak w domu, bo mamy te elementy z Polski, które nam właśnie skojarzą się z domem, typu właśnie jakieś firanki, obrusy, czy jakiś taki kubeczek w polskich symbolach. Ja osobiście mam na przykład torbę na zakupy, która jest w tych takich słynnych naszych polskich ślaczkach, tych polskich wzorach. No i to jest piękne i fajnie też takie rzeczy przywozić. Często też ludzie piszą o ubraniach. I ja faktycznie zdarza mi się kupić ubrania w Polsce, to chyba bardziej jest kwestia stylu, jaki się komu podoba, że może po prostu ten amerykański styl nie jest dla nich i wolą się ubierać w rzeczy, które mogą znaleźć w Polsce, a nie tutaj w Stanach. Jeszcze została mi ostatnia rzecz na sam koniec i zabrzmi to bardzo dziwnie, ale wysłuchajcie mnie do końca. Mianowicie
Tampony. Tampony przywożę zawsze i to kilka paczek, ponieważ jeżdżę do Polski powiedzmy raz w roku. To jest coś, co i tak będę używać. Mało waży, w Polsce kosztuje 2 dolary, a uwaga, takie same tampony w takim stylu europejskim, bo amerykańskie są sprzedawane z takim aplikatorem, to kobiety będą wiedziały. W każdym razie 2 dolary w Polsce, 12 dolarów w Stanach. Taka jest mniej więcej, taki jest rozkład tych cen, że na jednym opakowaniu czasami potrafię i 10 dolarów zaoszczędzić. No, także tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego i już teraz wiecie, czym wypełnione są walizki Polaków podróżujących do Stanów Zjednoczonych. I jak sami też mieszkacie za granicą, to dajcie znać, co u Was w Waszym państwie jest takiego drogiego, bądź czego nie można znaleźć, że zawsze musicie przyjechać z tym z Polski. Albo jak mieszkacie w Polsce, to dajcie znać, co Was zaskoczyło na przykład, bo może którychś z tych produktów się w ogóle nie spodziewaliście. Wiem, że na pewno tamponów się nikt nie spodziewał na tej mojej liście. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Dzięki wielkie za obejrzenie tego luźnego odcinka z mojej podłogi na Manhattanie. Na razie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach Polki w Ameryce. Dziękuję, że jesteś. Pa!